Siema, to dzisiejszy odcinek poświęcę dywanowym trenerkom. Mam tutaj na myśli filmiki na YouTubie i kanały na YouTubie, które pokazują, jak trenować w domu. I o ile powiedzmy zapoczątkowała to Ewa Chodakowska, tak dzisiaj mamy bardzo duży wybór. Mamy Monikę Kołakowską, mamy Agatę Zając, mamy Codziennie Fit, Annę Lewandowską. I to nie wszystko, bo lista jest dłuższa. W tym odcinku nie będę poświęcał swojej uwagi konkretnym osobom, tylko chciałbym to zebrać jakby do kupy i najpierw omówić rzeczy, które według mnie są problematyczne i rzeczy, do których można się przyczepić. Ale zanim ktoś pomyśli, że to jest hejt, niech posłucha do końca, bo oczywiście pozytywy też są. Staram się być w swoich opiniach obiektywny i widzieć po prostu zarówno za, jak i przeciw. Zacznijmy więc od clickbaitów. I mamy tutaj tytuły rzędu: trening odchudzający interwałowy w 15 minut, spalę 900 kilokalorii w niecałą godzinę, mocne spalanie, trening interwałowy, odchudzający trening cardio dla początkujących. I to oczywiście są bejty, dlatego że konkretnie trening jakikolwiek nie jest w stanie spalić tłuszczu, po prostu. Dlatego że w trakcie wysiłku tego tłuszczu nie spalamy. W sensie po części spalamy, ale generalnie nie taki, jak komuś by się wydawało, że wiecie, że ktoś robi trening, wchodzi, nie wiem, na maszynę do pomiaru tłuszczu i ma mniej tłuszczu, nie? I ilości właśnie rzędu, nie wiem, 800, 900 czy więcej kilokalorii w mniej niż godzinę są praktycznie niemożliwe. W dodatku trzeba brać pod uwagę, że to, ile spalimy kalorii w trakcie wysiłku, to w dodatku trzeba zwrócić uwagę na to, że to, ile kalorii spalimy w trakcie wysiłku, jest zależne od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jak bardzo się przyłożymy do tych treningów, a po drugie chociażby od naszej masy ciała. Jeżeli więcej ważymy, to więcej spalimy. Jeżeli mniej ważymy, to mniej spalimy. Jeżeli się mniej zaangażujemy w ten trening i będzie on mniej męczący, to też mniej spalimy. W dodatku problemem jest to, że wiele z tych osób w ogóle nie porusza tematu odżywiania, chociaż może z drugiej strony to dobrze, bo jeżeli ktoś się na czymś nie zna, to dobrze, żeby się na ten temat nie wypowiadał, ale chodzi mi o to, że po prostu tu nie jest poruszany temat diety, a jak wiadomo, sam trening bez zmiany nawyków żywienia może dać po prostu niewielkie efekty, bo okazuje się, że osoby, które zaczynają trenować, osoby, które więcej spalają kalorii, mają też większe zapotrzebowanie kaloryczne, a przez to też większy apetyt, więc więcej tych kalorii jedzą i koniec końców może być tak, że nie schudną nic. Kolejnym baitem jest mówienie o rozbudowywaniu na przykład pośladków w treningu w domu z masą ciała. Oczywiście do pewnego stopnia się da, ale no nie ma co ukrywać, że nijak się to ma do chociażby treningów siłowych i treningi na siłowni dadzą nam w ciągu powiedzmy pół roku dużo lepsze efekty niż takie treningi w domu nawet przez kilka dobrych lat. Jednakże z drugiej strony te bejty przyciągają uwagę i one są po to, dlatego że ludzie takich rzeczy po prostu szukają i tu według mnie takim złotym środkiem jest to, żeby jednocześnie bejtować, jednocześnie dawać takie chwytliwe tytuły i jednocześnie mówić, jakie są fakty po prostu, że jeżeli wiecie, będzie 20 trenerek i wszystkie powiedzą, jak jeden mąż, wszystkie powiedzą to samo, że jakby na przykład sam trening nie wystarczy, że trzeba się zdrowo odżywiać, albo że wiecie, samym treningiem nie spalimy tłuszczu i tak dalej, no to wtedy byłby jakiś konsensus i byłby tu element edukacji ludzi, edukacji społeczeństwa. Bo wiecie, chodzi o to, że to ludzie wyszukują takich rzeczy, więc to jest problem i my jako twórcy dostosowujemy się po prostu do oczekiwań i do tego, co właśnie ludzie wyszukują. Także z jednej strony są to bejty, można się do nich przyczepić, z drugiej strony, jeżeli są wyjaśnione, według mnie nie ma z tym żadnego problemu. Problem się dopiero pojawia wtedy, kiedy te osoby są święcie przekonane i właśnie przekonują ludzi, że tak właśnie będzie, jak jest w tytule. Drugim problemem są źle dobrane ćwiczenia. I mam tutaj na myśli tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nie każde ćwiczenie będzie przystosowane do każdej osoby. Przykładowo wszystkie ćwiczenia, które mają w sobie jakieś podskoki, nie będą dobre dla osób, które mają chociażby otyłość i dla osób, które nie są wytrenowane. Więc tu również jakby powinna się pojawiać uwaga, że no nie każdy będzie w stanie wykonywać takie ćwiczenia, że niektóre ćwiczenia na przykład nie są dla wszystkich i warto by było na przykład wtedy pokazywać zamienniki łatwiejsze, które no nie będą miały tych wszystkich podskoków i skoków. Kolejną rzeczą jest to, że w źle dobranych ćwiczeniach mam tu na myśli to, że nie trenujemy całego ciała, tylko bardzo często to jest skupienie się na konkretnej jednej partii, że wiecie, mamy na przykład trening, nie wiem, spalanie, a okazuje się, że połowa ćwiczeń jest na brzuch i no jest to błędne tak naprawdę, no dlatego, że angażują
trenując całe ciało, spalimy więcej kalorii niż angażując tylko jedną partię. I nie da się spalić tłuszczu tylko z jednej części ciała, więc to, że będziemy robić brzuch przez 30 minut, wcale nie oznacza, że da nam to lepsze efekty niż jakbyśmy ten brzuch robili przez 5 minut, a te 30 rozłożyli na całe ciało. I tu ciężko mówić tak naprawdę o czymś pozytywnym, bo jeżeli chodzi o to drugie, czyli robienie mnóstwa ćwiczeń na jedną partię, no to jest to po prostu błąd. Tutaj nie ma żadnej, że tak powiem, obrony tego. Ja nic mi nie przychodzi do głowy, chociażbym chciał. Ale jeżeli chodzi o te ćwiczenia właśnie z tymi podskokami i tak dalej, no to słuchajcie, z drugiej strony to ktoś jakby idąc na takie zajęcia, na przykład na fitness albo wybierając takie treningi, no powinien sobie z tego zdawać sprawę i oczywiście mówię, taka uwaga jakby się pojawiła, byłaby bardzo mile widziana, ale z drugiej strony to nie jest obowiązek i jakby wiecie, to są treningi takie ogólne dla wszystkich, bo z drugiej strony mogłoby się okazać, że wszystkie ćwiczenia byłyby idealnie dobrane, wiecie, byłyby super zamienniki, ale na przykład by odpalił to ktoś, kto na przykład jeździ na wózku i nie jest w ogóle w stanie wykonać tych ćwiczeń i znowu można by było, że o, to nie jest przystosowane na przykład do osób, które są niepełnosprawne, czy cokolwiek takiego. I zawsze się znajdzie jakiś haczyk, zawsze się znajdzie coś, czego ktoś nie powinien wykonywać, więc dla mnie czepianie się ogólnych treningów dla wszystkich, powiedzmy dla większości, to czepianie się właśnie takich rzeczy, no to już jest po prostu czepialstwo. Także jeżeli tylko pojawiałyby się właśnie uwagi, że nie każde ćwiczenie jest dla wszystkich, żeby, nie wiem, skonsultować się z kimś przed wykonywaniem takich ćwiczeń i dawać jakieś prostsze zamienniki, byłoby według mnie prima sort. Kolejnym częstym błędem jest na przykład zła technika wykonywania ćwiczeń. I pierwsze, co im przychodzi do głowy, to po pierwsze ćwierć przysiady, a pół przysiady, czyli takie, wiecie, że lekko się tylko dupkę cofa i to jest przysiad. To jest to po prostu błąd. Ja bardzo rzadko widzę u takich trenerek, żeby wykonywały pełne przysiady, które są prawidłowe i które się powinno robić. A kolejną rzeczą jest zła technika wykonywania ćwiczeń na brzuch, gdzie często na przykład odcinek lędźwiowy odrywa się od ziemi, co to może powodować później bóle pleców. I oczywiście takich mniejszych błędów na pewno dałoby się znaleźć u, myślę, większości trenerek w jakimś materiale. I tu znowu, ciężko mi bronić argumentu, że na przykład one robią ćwierć przysiady, nie wiem dlaczego, bo według mnie robią to tylko po to, żeby zrobić więcej przysiadów w krótszym czasie, co wcale nie będzie bardziej męczące, bo pełny przysiad jest równie męczący, co po prostu zrobienie dwóch pół przysiadów w tym samym czasie. Znaczy, mamy oczywiście pewne fundamenty, jeżeli chodzi o wykonywanie ćwiczeń, ale nie ma co ukrywać, że różne ćwiczenia będą różnie wyglądały u różnych osób, chociażby ze względu na budowę ciała, czy chociażby ze względu na inne rzeczy, ale no nie ma co ukrywać, że jeżeli porównamy dwie osoby, które robią przysiad, to pewnie są pewne fundamenty, typu na przykład zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa, to, żeby była rotacja zewnętrzna w kolanach, wiecie, trzymanie tego brzucha, to wszystko jakby jest spoko, ale są rzeczy takie, typu, nie wiem, ktoś będzie siadał bardziej biodrami do tyłu, bo ma na przykład taką budowę kości, a ktoś będzie siadał tak, że będzie wychodził mocno kolanami do przodu i będzie na przykład mocno pochylony, bo tak musi robić, żeby mieć tą naturalną krzywiznę kręgosłupa. No i następna sprawa, której my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ocenić, to, że wiecie, jak ktoś wykonuje to ćwiczenie, to jest jedno, ale jak ktoś je powtarza, to jest zupełnie inna bajka. I wiecie, może być tak, że trenerka pokaże coś dobrze, ale i tak ktoś wykona to w domu źle i będzie zwalał to na tą trenerkę, że robił treningi z tą i z tą i na przykład bolą go plecy. Ale jakby się okazało, to jak się spojrzało na technikę wykonywania tych ćwiczeń, no to pozostawałoby wiele do życzenia. Ja sam wiem, jak to jest, bo prowadziłem przez parę miesięcy zajęcia grupowe i po prostu widziałem to na własne oczy, że ja pokazuję jakieś ćwiczenie, mówię o tym, zwracam uwagę na pewne rzeczy, ale jeżeli ktoś nie ma takiej, wiecie, kontroli nad swoim ciałem, nie jest aż tak świadomy tego ruchu, to będzie popełniał błędy. Nawet jak się mu wszystko dokładnie powie i pokaże, to i tak to wymaga pewnej pracy.
Tutaj dobrą rzeczą jest to, że większość tych ćwiczeń jest wykonywana bez ciężaru, więc nie będą one aż tak szkodliwe. W sensie źle wykonywany przysiad bez ciężaru nie będzie aż tak szkodliwy, jak źle wykonywane ćwiczenie z ciężarem. Tak czy inaczej, na takim treningu nie da się uczyć techniki, nie od tego są te treningi. Od nauki techniki to jest trener personalny, od nauki techniki jest to, żebyśmy sami się skupili na tym, żeby tej techniki się nauczyć. Oczywiście też powinno się mówić, powinno się pisać i zwracać na to uwagę. Czwarty problem, jaki mam, to jest brak progresji w tych treningach. Czyli wiecie, oczywiście można to stopniować, na przykład jest poziom dla początkujących i tam na przykład będą jakieś pajacyki, będzie poziom dla zaawansowanych, gdzie na przykład będą burpeesy z, nie wiem, przyciąganiem kolan do klatki jeszcze w podskoku. Jasne, ale można to robić do pewnego stopnia i potem nagle trafiamy na ścianę. No bo co można jeszcze zrobić? Można skrócić przerwy między seriami, można wydłużyć czas pracy nad danymi ćwiczeniami. Niemniej jednak z tego, co ja zauważyłem, to większość tych treningów jest raczej dla osób takich, które trochę trenują, że osoba początkująca w ogóle sobie nie da rady jakby z tym tempem, które jest narzucone. Niemniej jednak mówię, no tutaj jest taki... no pewien brak progresji i tu mógłbym to porównać i też właśnie chciałbym o tym powiedzieć, że treningi takie w domu są spoko jako forma cardio, bo wiecie, dla mnie to jest to samo co cardio, dla mnie, nie wiem, zumba, jakieś właśnie takie podskoki i tak dalej, dla mnie to wszystko to jest to samo co na przykład bieganie na bieżni, bieganie w terenie, jazda na rowerze czy cokolwiek innego, to jest po prostu trening tlenowy z użyciem masy ciała, ale no tak jak powiedziałem, po nie wiem, 2-3 miesiącach treningu to już przestanie być męczące dla naszych mięśni. Oczywiście na początku, jak ktoś dopiero zaczyna, no to będzie to męczące, będą nas, nie wiem, bolały uda, pośladki, brzuch, cokolwiek, będziemy mieć zakwasy, w cudzysłowie, ale po 2-3 miesiącach naprawdę jedyne co, to będzie obrywało serducho i po prostu wydolność. I nad tym będziemy pracować, więc można to potraktować po prostu jako trening cardio. I pod tym względem według mnie jest to bardzo fajna opcja i bardzo ciekawa opcja właśnie dla osób, których nuży takie, nie wiem, bieganie i robienie tego samego przez godzinę. Bo tutaj macie, że jeszcze przez godzinę różne ćwiczenia, macie kogoś, kogo naśladujecie, kto wam narzuca tempo, to też jest spoko, bo w momencie, gdy robimy sami treningi, to bardzo często, zwłaszcza osoby początkujące, nie są w stanie przełamać tej strefy dyskomfortu i robią dużo lżej niż potrafią, niż powinny to robić, a w momencie, gdy jest taka trenerka, która narzuca jakieś tempo, że dopiero zaraz będzie przerwa, że dawaj jeszcze, nie wiem, 5 sekund, 10 sekund, 5 powtórzeń, no to takie tempo powoduje, że te osoby rzeczywiście się zmęczą, rzeczywiście będą trenować i przez to też rzeczywiście będą miały efekty. Ale jeżeli mówimy o tym narzuconym tempie ćwiczeń, to również jest problem. Dlatego, że jeżeli jest osoba niewytrenowana i nie daj Boże trafi na zły filmik, w którym ten poziom jest dużo wyżej niż ona to robi, to może sobie po prostu zrobić krzywdę i może się przemęczyć, może się przetrenować. I tak przetrenowanie istnieje i w momencie, gdy osoba, która ma siedzący tryb życia i która w ogóle się prawie nie rusza, jedyne co to, nie wiem, pójdzie do sklepu na piechotę, nagle narzuci sobie jakieś takie złowrogie tempo, to po prostu może sobie zaszkodzić i to zarówno mówię tutaj psychicznie, że po prostu się zajedzie i się zniechęci, no to fizycznie może się po prostu zniszczyć, dlatego że nasze stawy, tak jak mięśnie, muszą być stopniowo obciążane, żeby być mocniejsze, żeby być wytrzymalsze. Jeżeli stopniowo na przykład obciążamy nasze kolana, to one nie będą nas bolały przy chociażby, nie wiem, ciężkich siadach, bieganiu, skakaniu czy cokolwiek. Jeżeli mamy stopniową progresję, mamy dbanie o regenerację, mamy odpowiednią dietę, odpowiedni sen, to wszystko powoduje, że te stawy też się regenerują. W momencie, gdy taka osoba, która nie jest wytrenowana, której stawy nie są przyzwyczajone do obciążenia, nagle je bardzo mocno obciąża, to po prostu te kolana będą bolały, plecy będą bolały, czy cokolwiek innego. I ostatni punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest kłamanie, że te osoby wyglądają tak przez te treningi. I tu zarówno mówię o diecie, o czym mówiłem wcześniej, czyli że te osoby po prostu bardzo często też mają jakieś rygorystyczne diety, przez to są szczupłe, nie przez te treningi. Oczywiście te treningi pomagają, ale tak jak powiedziałem, to nie jest efekt treningów, tylko efekt połączenia aktywności razem z dietą i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, która według mnie jest totalnym kurestwem, to jest to, że często osoby, które mówią, że nie wiem, wytrenowały się tak w domu, że zrobiły sylwetkę, nie wiem, z samymi gumami, to są osoby, które na przykład kiedyś chodziły na siłownię i jeżeli ktoś chodził na siłownię przez, nie wiem, rok, półtora roku, dwa lata,
i budował pośladki ciężkimi wielostawami, robił martwe ciągi, przysiady, hip thrusty. I teraz nagle trenuje z gumami i mówi, że pośladki zbudował z gumami, to jest to, no tak jak powiedziałem, kurestwo. Dlatego, że te mięśnie nie spadną, aż tak jakby niektórym się wydawało, bo niektórzy mam wrażenie, że myślą, że jak ktoś nagle przestanie trenować, to nagle mu wszystkie mięśnie pospadają. Nie, to tak nie działa. Ja przykładowo przez 5 lat prawie nie robiłem nóg i mi uda prawie w ogóle nie spadły. Ja również mógłbym teraz powiedzieć, że o, wytrenowałem uda, nie wiem, chodząc na MMA, nie? Albo od chodzenia po prostu, że wiecie, jestem gruby, chodzę dużo, to mi mięśnie rosną. Ale no nie ma co ukrywać, że mięśnie, jeżeli już urosną, to bardzo łatwo je utrzymać. Więc jeżeli ktoś wytrenował jakieś mięśnie na siłowni i potem trenuje z masą ciała albo z gumami, to tak, większość z tego, co zbudował, prawdopodobnie utrzyma, o ile to nie były jakieś takie mega ogromne ilości, w sensie, że ktoś był mega umięśniony, to jeżeli to mówimy o takim umięśnieniu, powiedzmy, osoby, która właśnie trenuje 2 lata na siłowni, no to jest to w stanie bez problemu utrzymać, a są osoby na chociażby polskiej scenie, no które trenowały na siłowni, a opierają się, że to przez gumy. I tu zanim przejdę do podsumowania, chciałbym właśnie zwrócić uwagę na Agatę Zając. Nie będę ukrywał, to nie jest tak, że jakby prześledziłem te treningi dokładnie i ze wszystkim się zgadzam, co tam pokazuje, żeby nie było, że ktoś mi potem powie, że o, a ty mówisz, że ona jest spoko, ona zrobiła coś tam, bo tego nie wiem, ale generalnie rzecz ujmując, chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że ona prócz treningów z masą ciała ma też właśnie na przykład treningi z hantlem, ma treningi z jakimiś gumami, z kettlem i to jest według mnie bardzo spoko, bo mamy tutaj różnorodność. I mamy tutaj właśnie takie podstawy treningu siłowego. Mamy trening z obciążeniem, który jest bardzo dobry zarówno dla kości, dla stawów, dla mięśni. I tu od razu mówię, że ja Agatę osobiście nie znam i jakby nie zapłaciła mi za tę reklamę jeszcze. Fakturka może być wystawiona w każdej chwili. Podsumowując, co by o tych osobach nie mówić, co by one złego nie zrobiły nie, i tak dalej, ja zawsze będę propsował kogoś, kto szerzy zdrowy tryb życia i aktywność. I tu jest ta różnica między na przykład odżywianiem a treningami, że jeżeli ktoś promuje treningi ogólnie i właśnie aktywny tryb życia, ale jednocześnie pomyli się w technice przysiadu, to ja nie mam z tym aż takiego problemu, jak z kimś, kto mówi o odżywianiu i na przykład promuje takie, wiecie, mocno restrykcyjne albo mocno oderwane od rzeczywistości diety. Bo to są według mnie dwie różne rzeczy. Bo to, że ktoś robi źle przysiady, to te przysiady można się nauczyć dalej, jakby to jest ten sam ruch, tylko jest po prostu źle wykonany. A jeżeli ktoś promuje dietę, która jest po prostu głupia sama w sobie, no to może komuś zaszkodzić rzeczywiście i to dużo szybciej niż odrobienie przysiadów. Bo generalnie na przykład takiej anemii można się dużo szybciej nabawić niż rozjebać sobie kolana. Oczywiście zawsze się znajdzie jakiś fizjoterapeuta albo trener ruchu, który znajdzie w tych ćwiczeniach po prostu mnóstwo błędów i tak dalej, ale no ja, jako że promuję zdrowy rozsądek i taką, powiedzmy, równowagę, to nie będę się po prostu czepiał o byle gówno. Niemniej jednak zawsze warto zwrócić się do jakiegoś ogarniętego trenera, który nauczy was techniki. Warto samemu też właśnie ten temat zgłębiać, żeby po prostu wiedzieć lepiej, jak co wykonywać i jak to działa, a nie tylko się, że tak powiem, no, ślepo powtarzać ruchy, które ktoś robi. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Ten film to oczywiście jest moja opinia. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym wszystkim, co powiedziałem, jakie jest wasze zdanie na temat takich treningów. Jeżeli wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.